Słyszymy dziś w Ewangelii, że po chrzcie w Jordanie Jezus wyszedł na pustynię, gdzie przez 40 dni był kuszony przez diabła. Spróbujmy przyjrzeć się temu wydarzeniu i kryjącej się w nim dla nas dobrej nowiny. Każda z tych pokus, jakie opisuje święty Łukasz, ma głęboką wymowę i jest tylko pewnego rodzaju obrazowym streszczeniem głównych pokus, jakie doświadcza człowiek, a które w innym miejscu Jezus nazwie pożądliwością ciała, pożądliwością oczu i pychą żywota. Przyjrzyjmy się im pokrótce. Propozycja szatana, by Jezus zamienił kamień w chleb i w ten sposób nasycił swój głód, to pokusa pożądliwości ciała, czyli zaspokojenia wszelkich głodów, jakie posiada ludzkie ciało. Te głody mogą być oczywiście różne. Obżarstwo, żądza cielesna i tak dalej. Spośród 7 grzechów głównych kryją się one pod określeniami nieczystość, nieumarkowanie w jedzeniu i piciu, lenistwo. Wszystkie sprowadzają się jednak do jednego. Posłuchaj tego, co ci mówi twoje ciało i idź za tym. Nie pytaj, skąd to się wzięło, czy to jest dobre, czy złe, czy służy, czy zabija, buduje, czy niszczy. Po prostu idź za tym. To pokusa najbardziej cielesnej, takiej przyziemnej, tej najniższej części naszej natury, tej części, którą mamy wspólną ze zwierzętami. Można powiedzieć, to takie ślepe uleganie czy hołdowanie najniższym instynktom, tym, które byśmy nazwali instynktami zwierzęcymi. Druga pokusa to pożądliwość oczu. Szatan pokazał oczom Jezusa wszelkie bogactwa wszystkich królestw świata, cały ich przepych i zaproponował, że da mu to wszystko. Liczył w ten sposób, że Jezus pójdzie swą wolą i swoim sercem za tym, co zobaczyły jego oczy, że zapragnie to mieć i w zamian za nie odda swoją wolność i swój rozum na służbę szatanowi. To już bardziej wyrafinowana pokusa. Ona uderza w nasze wyższe potrzeby, w tę część naszej natury, która odróżnia nas już od zwierząt. Zauważmy, ta pokusa nie zadziałałaby na zwierzęta. Żaden pies czy kot nie da się zwabić na pieniądze, złoto czy piękny domek. To zadziała tylko na człowieka. Ta pokusa, ona jest taka nasza, ludzka, ale i tak jeszcze nie jest najbardziej wysublimowana. Pod tą pokusą kryją się wady z serii chciwość, zazdrość czy gniew. Najbardziej wyrafinowana jest pokusa trzecia, pycha żywota, nazwie ją Jezus. Ona paradoksalnie pokazuje największą przepaść, jaka nas ludzi dzieli od reszty stworzenia, bo ona uderza w naszą wyjątkowość, jaką mamy w tym dziele stworzenia. Szatan proponuje Jezusowi, rzuć się w dół, jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś naprawdę kimś tak ważnym dla Boga, jeśli jesteś jak Bóg, to On cię przecież uratuje. Nie da ci zginąć. Przecież jesteś kimś ważnym dla Niego. Cały świat ma ci służyć, bo ty jesteś kimś. Udowodnij, pokaż to, że jesteś jak Bóg. I to jest naprawdę wysublimowana pokusa. Będziecie jak Bóg, usłyszała Ewa w raju. Ta pokusa, ona jest specyficzna, bo ona poddaje w wątpliwość nasze dziecięctwo Boże, nasze umiłowanie przez Boga, nasze wybranie, naszą wielkość, naszą szlachetność. Ona zmusza, byśmy sobie albo komuś
ciągle udowadniali, że jesteśmy kimś ważnym, kimś niezwykłym, że zasługujemy na szacunek. I to udowadnianie to oczywiście wynik tego, że sami w to do końca nie wierzymy i potrzebujemy ciągle to sobie albo to innym udowadniać, pokazywać, żeby nas przekonywali. To takie ciągłe przeglądanie się w lustrze, by się upewnić, że jestem obrazem Boga, że jestem do Niego podobny, że jestem przez Niego kochany, albo by innych do tego przekonać, albo tak, żeby innych szukać tego potwierdzenia. To ci inni ludzie są czasami tym lustrem, w którym się chcemy przeglądnąć. I tu ukryta jest oczywiście pospolita pycha, stara jak świat, ale zawsze skuteczna. Jezus wiedział, kim On jest, ile jest wart, że jest Synem Bożym. Nie musiał nikomu tego udowadniać, pokazując swoją władzę, swoją moc, niezwykłą opiekę Boga nad sobą. No my niestety ciągle musimy to sobie i innym udowadniać i ciągle próbujemy to robić, jacy to jesteśmy wielcy, wspaniali. Niech nas wszyscy w tym przekonują i cały świat niech nam mówi, jacy jesteśmy wielcy. Tak wygląda pokrótce zestaw pokus, jakim poddany był Jezus. Dlaczego to wydarzenie z pustyni jest dla nas ciągle takie ważne? Oczywiście z tego powodu, byśmy wiedzieli, jak działa szatan, posługując się tymi pokusami. Jak on działa, by nas nakłonić do grzechu. Znając pewne mechanizmy pokusy, łatwiej ją pokonać. Ale nie tylko dlatego ona jest ważna. Często słyszymy takie zdanie, że Jezus jest naszym bratem, że nas świetnie rozumie, że zna wszystkie nasze bóle, przeżył wszystko, co my przeżywamy, więc potrafi wczuć się w naszą sytuację. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że Jezus był takim samym człowiekiem jak każdy z nas, że był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Może on więc współczuć naszym słabościom, bo był doświadczony tak jak my. Jest to oczywiście piękna, okrągła prawda, którą łatwo się oczywiście głosi. Trudniej jednak ją przyjmuje za swoją. To jest trochę tak jak rozmowa o chlebie sytego z głodnym albo o cierpieniu zdrowego z chorym. Takie możemy mieć odczucie po tym zdaniu. Natomiast dzisiejsza Ewangelia jest jednak potwierdzeniem tej prawdy, takim praktycznym pokazaniem, że Jezus był rzeczywiście do nas podobny we wszystkim, to nie tylko w teorii. On także doświadczył pokus, jak każdy z nas, nie teoretycznych, ale praktycznych. Wszystkie propozycje, jakimi wabi nas dzisiaj świat, którym posługuje się szatan, nie były obce Jezusowi. On rzeczywiście był do nas we wszystkim podobnym. Był we wszystkich tych sytuacjach, w jakich my się na co dzień znajdujemy. We wszystkim tak samo był doświadczany. Z wyjątkiem grzechu, bo Jezus po prostu im nie uległ. A my często ulegamy. Jeśli pokusa jest ogniem, w którym próbuje się wartość człowieka jak złota w tyglu, to Jezus przeszedł przez ten ogień i okazał się czystym złotem. Nic w nim nie uległo spopieleniu. My przechodzimy przez ten ogień pokus, ale często niestety im ulegamy. I wtedy co w nas nieszlachetne ulega zwęgleniu i spopieleniu, a tym popiołem jest grzech. Codziennie w modlitwie pańskiej prosimy Ojca, nie wódź nas na pokuszenie, czyli nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. To nasza modlitwa o oczyszczenie. Boże, wiemy, że pokusa musi przyjść, ale spraw, by nie była ona ponad nasze siły, byśmy ją przeszli mężnie. Niech to, co w nas nie jest Tobą, przepadnie. Niech pozostanie tylko to, co jest Tobą.